cześć. Pozdrawiam Was z Glasgow w Szkocji. Jak w całej Wielkiej Brytanii na początku maja kwitną wszędzie bluebells, niebieskie dzwoneczki, mało znane w Polsce, rodzaj hiacyntowiec, po łacinie endymion, na cześć mitologicznej postaci pięknego młodzieńca, w którym zakochała się bogini księżyca Selene. Bluebellsy, czyli hiacyntowce, są rodzime dla Wielkiej Brytanii i kwitną tutaj po lasach, bardziej nawet po takich polanach leśnych, bo lubią odrobinę słońca, choć przetrzymują też warunki wnętrza lasu. Można je hodować w Polsce, czasem spotyka się je nawet w sprzedaży, no ale nie są zbyt częste i rosną w Polsce gorzej niż tutaj, dlatego że rozwijają się później, one lubią taką atlantycką, wczesną wiosnę. Jeśli zima jest łagodna, to powolutku od stycznia zaczynają wychylać listki. A w warunkach takiej szybkiej wiosny, jaka jest w Polsce, kiedy dopiero się przyroda rozwija w kwietniu, one późno startują i nie są tak bujne. Mamy tutaj w Wielkiej Brytanii dwa gatunki hiacyntowca. Rodzimy hiacyntowiec zwyczajny, rosnący głównie po lasach, a w parkach i w ogrodach sadzony jest częściej hiacyntowiec hiszpański, który jest troszkę większy. To jest chyba hiacyntowiec hiszpański albo jego mieszaniec ze zwyczajnym, który jest trochę większy i mniej mu zwisają kwiatki. U tego hiacyntowca zwyczajnego brytyjskiego te kwiaty tak zwieszają się na dół i są bardziej niebieskie, a ten hiszpański ma takie, powiedzmy, lekko bardziej fioletowe. Ale są piękne, są naprawdę piękne, zawsze mnie zachwycają. U siebie w lesie też mam chyba kilkaset okazów, ale no nie prezentują się tak pięknie jak tutaj. Popatrzcie sami, całe piękne łany tego hiacyntowca tu kwitną po parkach. W wielu, wielu miejscach można zobaczyć. Są takie miejsca w Wielkiej Brytanii, że pójdziemy do lasu i zobaczymy po horyzont po prostu niebiesko o tej porze roku. Bardzo ważny moment dla wszystkich Brytyjczyków. Organizuje się nawet różnego rodzaju przyjęcia, jakieś tea parties właśnie na cześć hiacyntowca. Pozdrawiam ze Szkocji, cześć!